Jedna z najdłuższych eskapad futraka w historii właśnie ma miejsce. Dojechaliśmy do Kijowa. Zresztą kulisy zobaczycie sobie chyba w następnym odcinku, gdzie tak troszeczkę rozszerzymy, uchylimy nieco gąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o cały nasz ten wyjazd. No właśnie, tak naprawdę mamy tutaj dwie misje. Jedną misją to jest nagranie ja i Ture, ale drugą, tajną misją, to jest sprawdzenie, w jakiej formie psychicznej jest Tomek Kędziora po tym, jak nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski. My to sprawdziliśmy, a wy o tym teraz się możecie przekonać. Tomasz Kędziora nie przyjechał do Polski, to Polska przyjechała do Tomasza Kędziory. Dlaczego nie przyjechałeś? Nie chciało ci się, czy? No. Kiedy byłeś w Polsce ostatnio w ogóle? W styczniu jakoś, na początku stycznia. Przerwy między rozgrywkami. Trenowałem, przygotowywałem się do sezonu właśnie w Poznaniu. No i chciałeś, tak się nastawiałeś na pewno, że w marcu przyjadę do Polski, spotkam się z kumplami. No taki był plan. No. Nawet przez chwilę nie pomyślałem, że mogę nie pojechać na reprezentację. No. Niestety. Plany się zmieniły. No ale wiemy, że twój rosyjski jest perfekt, a jak z tym angielskim, bo tam sporo legend narosło w Polsce. Nie no, myślę, że dogadam się bez problemu. Rozumiem wszystko i mogę spokojnie się komunikować. To znaczy zapytam inaczej, czy rozmawiałeś z trenerem Sousą, on ci komunikował to i rozmawialiście w języku? Angielskim, przez telefon, chwilę przed powołaniami oficjalnymi. A to może on powiedział, że masz przyjechać, a ty nie zrozumiałeś. No może też tak być, tak? Nie. Wiadomo, że teraz... Może być trochę śmiesznie z tego, ale to nie było nic przyjemnego, bo po tylu latach, można powiedzieć, że od U16 po kadry jeździłem zawsze na reprezentację, jeżeli byłem zdrowy i teraz tak wyszło, że no nie pojechałem, no coś innego niestety tego doświadczyłem. No właśnie, czy była jakaś przerwa na reprezentację, na której ty nie pojechałeś na jakąkolwiek kadrę? No wiadomo, nie byłem na Mistrzostwach Świata. Okej, okay, ale byłeś ale na... Ale byłem na przygotowaniach jakby, tak no. Tak, oprócz tego to nie. Pierwszy raz, tak pierwszy raz. Niezręcznie, tak 10 dziwnie, lat co? Już, tak. Można daj powiedzieć, spokój. Że zawsze była przerwa na kadrę, ktoś tam jechał gdzieś sobie odpoczywać, no ja zawsze brałem torbę i jechałem do Warszawy. Wiesz, jakim systemem gra Paulo Sousa, widziałeś to w pierwszym meczu. I tak się zastanawialiśmy, na której pozycji ty się czujesz bardziej komfortowo, czy właśnie półprawy w trójce środkowych obrońców, czy może wahadło? To jest jakaś lepsza opcja dla ciebie? Szczerze mówiąc, no mało grałem w tym systemie, ale jeżeli... Nie wiem, mógłbym wybierać, która pozycja, to wiadomo, że są to dwie pozycje w tym systemie, gdzie jest to półprawy, środkowo-obrońca i wahadłowy. No właśnie, bo nie wszyscy w Polsce wiedzą, że ciebie zaczyna ściągać bliżej światła bramki, niewątpliwie. I były już mecze w tym sezonie, gdzie ty po prostu grałeś na stoperze w czwórce, prawda? I to jest jakby też pewnie gdzieś twoja tak, droga. Tak, ja myślę, że za kilka lat już raczej będę grał środkowym obrońcą. I tak będzie, tak myślę, też taki mam jakiś tam plan w głowie, że już po 30, żeby raczej grać w środku obrony. No zobaczymy, no plany zawsze się tak. weryfikują. Wiadomo, ja zaczynałem w ogóle moją przygodę z piłką, karierę jako środkowy obrońca w juniorach i później mi przestawili na bok. Więc jest to dla mnie naturalne grać. No. Człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Jest no, takie, wiadomo. Jest takie no. Ale kilka meczów rozegrałem w tym sezonie, jako środkowy obrońca bodajże 5 albo 6. Czy to Ciebie dotknęło na tyle, że Ty sobie dzisiaj zakładasz jakiś inny plan w kontekście walki o miejsce na Euro? No bo rozumiem, że jakby nie złożyłeś broni i jeszcze masz jakąś taką w sobie, no, może wiadomo. Nawet złość sportową. No Wiśnia, no jak tyle lat jeździłeś na kadrę, teraz tak jest, że nie pojechałem, no jest to dla mnie... No, dziwna sytuacja, no taka, no, ciężko mi się na razie w tym odnaleźć, bo jak patrzę, reprezentacja zawsze tam gdzieś już ostatnie lata byłem, więc nie ma co składać broń, trzeba walczyć, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony, żeby później móc spojrzeć w lustro i powiedzieć, no ja nic nie mogłem więcej zrobić, to jest tylko i wyłącznie decyzja trenera. Tak? Słyszeliśmy, że twoja znajomość języka angielskiego się czasem przydaje. Na przykład jak spotkasz jakiegoś znanego trenera albo piłkarza, no można zagadać, nie? No. Hey, how are you? Zdarzyło ci się wykorzystać tę znajomość? No, jakiś czas temu, no w przerwie właśnie między rozgrywkami zimowej teraz spotkałem Slavena Bilicia, trenera, byłego trenera Kamila Grosickiego i no i chwilę z nim porozmawiałem. No proszę, ale pytałeś o sytuację Kamila, dlaczego nie gra, dlaczego na niego nie stawię, czy w ogóle się kolegą nie zainteresowałeś? Czy potrzebujesz Grosicka? No sam zaczął powiedzieć, tak? że Kamil taki fajny chłopak, że taki
śmieszny. A nie ma takiej pozycji na boisku jak fajny chłopak. No, ale w samych superlatywach się wypowiadał Kamil. Później w Dubaju już byłeś, że tak powiem, służbowo i miałeś okazję zagrać z Legią. To też było takie ciekawe w sumie dla ciebie pewnie. No, dla nas to taki sparing był pierwszy od dwóch miesięcy nie grania w piłkę, można powiedzieć. No, miesiąc wakacji, a później dwa tygodnie, żeśmy w sumie bez piłki trochę trenowaliśmy na początku przygotowawczego okresu, więc to pierwszy nasz sparing taki był trochę piłka parzy. Po prostu z leżaka. Tak, no ale fajnie, no właśnie tam, właśnie w trakcie meczu się dowiedziałem, po meczu od razu Jędza mi mówi, że trenera Brzęczka zwolnili. Ja wiecie, jak Jędza to mi powiedział, to ja mówię, no... No dobre ja, ale później trener Michniewicz przyszedł i mówi coś tam o tym, a ja mówię, tak, serio? I, no i tak. A rozmawiałeś z trenerem Jerzym Brzęczkiem? No, rozmawiałeś, tak? A czy ty do niego dzwoniłeś, czy on do ciebie? Ty się czułeś troszeczkę jak... No, SMS-y wymieniłeś. No tak, tak. Ty się czułeś troszeczkę jak taki jego żołnierz? No, żołnierz, to ja pamiętam, to zawsze Peszki mówi, że u żołnierzem jest u trena walki, tak? No. Ja się czułem jako zawodnik reprezentacji, że dostałem od trenera Brzęczka szansę, którą bardzo mu za to dziękuję i jestem wdzięczny. A słuchaj, czy Paulo Sousa cię oglądał w ogóle, jak już ty w Futures Attack grasz? Bo może to wiesz, bo mówisz o tobie, że ty jesteś surowy technicznie, a teraz może w tych butach się będziesz bardziej... Ty tak mówisz, tak? Nie, no ty o sobie tak mówisz, że jesteś fizolem. Ty o sobie tak mówisz, że jesteś fizolem i hamidłem. No ja, ale to nie znaczy, że jestem surowy technicznie od razu. Surowy, no powiedzmy, że nie jesteś finezyjny, tak? No może finezyjny zgodzimy się z tym, ale wiesz, w takich butach... No to już teraz nie wiem, czy się Sousa ogląda. Ostatnio bramkę strzeliłem nawet w takich butach. I w tych, tak? No. Łukasz Trałka też w tych butach strzelił piękne. No Trała to w ogóle, tak? No to w tych. I też nie jest surowy technicznie, tak, Łukasz? Trała, no to no, kierownik, no. Ale wiesz, to też jest ciekawe, bo ty od dziecka chyba nie uchodziłeś za jakiś mega talent. Ja pamiętam, że Michał Janota nam mówił, że jak patrzył sobie gdzieś tam w Zielonej Górze jeszcze na ciebie, to nie sądził, że się przebijesz i zbijesz aż na taki poziom. Dużo musiałeś też poświęcić własnej pracy? No wiadomo, no. Nie byłeś takim złotym dzieckiem od razu. Janotka miał inne kryteria, tak? No, bo... no ja on sobie jeździł na kadrę tam dwa lata starszych. No wiesz, ja miał chyba 15 lat, na U17 jeździł. Brał piłkę i jechał, strzelał, wszystko robił, co chciał. Okay. Wiesz, my się zastanawialiśmy ostatnio pod kątem tych drużyn, które są na Euro i zadawaliśmy takie pytanie, od kogo na 100% jesteśmy lepsi? Nie może jesteśmy lepsi, tylko na 100% jesteśmy lepsi. Tak dużo drużyn jest na Euro, nie? No tak, tak. Jest sporo drużyn, ale wcale nie ma tak dużo, o których powiesz, że na 100% jesteśmy lepsi. I zaczęła się polemika właśnie przy Ukrainie, gdzie my właśnie z Polkosiem byliśmy w teamie, że nie jesteśmy lepsi od Ukrainy. Ty jak ocenisz, jak porównasz? Oni mają mega potencjał, bo mają właśnie te pokolenie teraz wchodzi takie... Jest wiadomo Jarmolenko, Konoplianka i... Zinchenko. No Zinchenko jest to już młodszy, tak, młodszy, ale powiedzmy... Ale no już jest długo jakby w topowym klubie. Ale teraz wchodzą następni i Malinowski w Atalancie, i u nas Cygankow, później jest Szaparenko w środku pola, no super zagrał z Francją. No i mają też właśnie chłopacy ci młodsi, mają doświadczenie już w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy grają co roku wszyscy w Szachtarze, czy u nas Dynamo. Linia obrony też, Matwijenko z Szachtara, czy Zabarny, od nas boczni obrońcy też są właśnie w kadrze Ukrainie grali, Mikolenko i Karawajew, więc naprawdę mają dobrą kadrę i bramkarz też jest Buszan od nas, chłopak w moim wieku. Mają naprawdę takie pokolenie, trzeba ich szanować i no nie chciałbym porównywać z naszą kadrą, bo to troszkę inaczej wygląda. Z Kędziorą jesteśmy lepsi, bez Kędziory, Ale co do, no wiadomo, u nas jest najlepszy zawodnik na świecie teraz w naszej drużynie, u nich nie ma takiej indywidualności, żebyś powiedział. Kiedyś był Jarmolenko, że tak powiesz, no Ukraina, tak, Jarmolenko tak. Ciągnie zespół i Szewczenko wcześniej. Wcześniej tak. Szewczenko, tak. On był bardziej pewnie taki. Ale teraz bardziej zespołowo super wyglądają, tak. Z jednej strony zabraknie ci tego teraz, powiedzmy, doświadczenia kadrowego, ale z drugiej strony masz taki sezon, w którym nabrałeś takiego doświadczenia, powiedziałbym, międzynarodowego w europejskich pucharach, bo mieliście jako Dynamo Kijów całkiem, powiedziałbym, sympatyczną przygodę w Europie i trochę się działo w tym sezonie. No, już od przyjścia do Dynamo Kijów ja co roku gram w europejskich pucharach. W tym roku udało się wejść na koniec do Ligi Mistrzów, więc dla nas to jest takie wydarzenie naprawdę duże, bo kilka lat, chyba bodajże 4 lata Dynamo nie było w Lidze Mistrzów w fazie grupowej i naprawdę zebrałem bardzo duże doświadczenie, bo mecze na Camp Nou czy z Juventusem w Turynie
myślę, że dużo dają każdemu zawodnikowi. No i miałeś też okazję, że tak powiem, z bliska zobaczyć potencjał Ansu Fatiego, o którym się mówiło, że wyjdzie w pierwszym składzie Hiszpanów na Euro. Prawdopodobnie tak się nie stanie ze względu na jego przedłużającą się kontuzję. I jak wspominasz tą rywalizację z nim? No wiadomo, pierwsze minuty ogólnie cała nasza drużyna była taka trochę przestraszona, bo... Jakby to powiedział Tomasz Hajt, to pierwsze minuty to darmowy bilet na Energylandię, tak? No było ciężko, tak się czuliśmy trochę, jakby oni sobie grali w PlayStation z nami, ale tak zobaczyłem na zegar, na Camp Nou, patrz, 15 minuta, myślałem, że przegrywamy już ten mecz, ale jest 0-0 i tak z biegiem czasu zaczęliśmy grać lepiej, mi też się zaczęło lepiej grać, już tak jakby ta trema, mi się wydaje, że to było... A jak się nastawiasz właśnie na takie mecze, czy analizujesz sobie poszczególnych piłkarzy, na przykład takiego Ansu Fatiego i oglądasz go przez pryzmat później tych waszych pojedynków, no bo jednak mieliście tych starć trochę. Tak, tak, no początek był ciężki, no bo... Skręcił cię parę razy. Dwa razy tam było ciężko, no nie ma co mówić, że nie, ale no jak grasz naprzeciwko takich zawodników, to jednak potrzebujesz tej asekuracji takiej, tak, żebyś go miał trochę przeczytanego, że idzie tylko w tą stronę, a tutaj jest ktoś, co cię zaasekuruje. Okay. I też trochę później skorygowaliśmy to ustawienie. W trakcie meczu się skomunikowaliście, tak? Tak, no bo na początku nie wyglądało to za dobrze i wtedy było już lepiej. Kto zrobił największe wrażenie na tobie, jeśli chodzi o tę grupę Ligi Mistrzów? O konkretnego konkretnego piłkarza. No Messi, no. Ale Messi to jest taki zawodnik, którego nawet wiedziałem, że jest najlepszy, ale nie wiedziałem, że aż tak jest dobry. No to co w nim jest takiego? Bo zobaczenie go tak blisko to jest zupełnie inny... Inna perspektywa. Tak, inna perspektywa. Niż zobaczenie go w telewizji, czy nawet z perspektywy trybun, prawda? Największe wrażenie robi to, jak on prowadzi piłkę. No ona jest, no nie wiem, na 5 cm od nogi i on tak ją kontroluje, nieważne jaki pas idzie do niego, czy na klatę, czy na brzuch, czy na kolano. No on ją przyjmuje tak, że mają od razu jakby wyprowadzoną tam, gdzie chce, tak? I widać, że wszyscy grają tam na niego w Barcelonie i on jest najważniejszą postacią, centralną postacią tego klubu. Właśnie miałeś ten komfort, że mogłeś też później zobaczyć Cristiano Ronaldo w akcji i czy więcej widziałeś podobieństw, różnic? Nie, Cristiano to mi się wydaje, że inny zawodnik. On jest taki bardziej... Messi tak widać, że ma to jakieś takie wrodzone, naturalne, że te prowadzenie piłki. Jakiś dar od Boga taki. Tak, no zdecydowanie. A Cristiano widać, że ma super technikę, szybkość, siłę, wszystko i umie się znaleźć w takiej sytuacji podbramkowej. Już bardziej gra jako lis pola karnego, mi się wydaje, w tym momencie, niż Messi, który biega po całym boisku. On tak lubi gdzieś tam długie tempo wejść w pole karne. Znaczy, lubi też zejść do boku. Ciekawy jestem twojej perspektywy jako obrońcy w sytuacji... Ale jak idzie jeden na jeden, bo miałem tą styczność Messiego, jeden na jeden i Ronaldo, to bardziej się... No nie obawiałem, no musiałem jakoś tak... Byłem bardziej skupiony jak przed Messi na mnie. No. Wtedy nie możesz zrobić żadnego ruchu do niego, tylko go wyczekujesz. Najlepiej odprowadzić i wtedy drugi przejmuje, bo jak zrobisz ruch, to po tobie. A jak Ronaldo szedł, to nie, bo on już nie ma takiego... Już nie ma takiego balansu, on nie ma tak nisko... Nie ma tych pierwszych metrów też takich mocnych, mi się wydaje. I nie ma tak nisko osadzonego środka ciężkości, nie? Tak. On jest taki wyższy, on jest troszkę wyższy ode mnie jeszcze. A ciekawy jestem twojej perspektywy jako obrońcy, no bo zdarzały się też sytuacje, że wy wychodziliście z własnej połowy. I czy obserwowałeś Messiego wtedy, jak on wraca za linię obrony? Bo to jest takie bardzo fajne doświadczenie. Z boiska nie obserwowałem, ale widziałem filmiki tam. Jak od nas zawodnik do środka pola prowadzi piłkę koło niego, a Messi sobie szedł. Spacerek. Tak, zawsze jest spacerek, powrót taki bardzo spokojny. A świeżutki jest później z piłką, nie? To jest w pewnym sensie jego tajemnica. A jest taki jakiś nieoczywisty piłkarz, który na tobie zrobił wrażenie? Nie wiem, z Damianem Kadziorem na przykład rozmawiałem po meczu Eibar Barcelona i on mówi, no De Jong, to było dla mnie w ogóle przeżycie zobaczenia go. Wiesz co, ja De Jonga widziałem wcześniej, za Ajaxem graliśmy. Też na kadrze. I naprawdę przyjęcie z piłki, jakby te pierwszy kontakt i odejście gdzieś tam od przeciwnika, to ma super. Dobry zawodnik naprawdę, no ale największe wrażenie ostatnio Moreno. Gerard Moreno z Villarreal. Villarreal, tak. No, wiadomo, że Messi, no inna półka niż... Ale Gerard Moreno, jeśli będzie zdrowy, prawdopodobnie wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Polską na Euro, więc warto go mieć na oku, a ty już się przekonałeś. Nie jest taka klasyczna dziewiątka, prawda? On lubi zejść, rozegrać piłkę. Nie, on myślę, że też jest taką bardziej podwieszonym takim napastnikiem, który funkcjonował za Pablo, tym Alcacerem, tak? Tak. I w drugim meczu za Baką. I bardziej tak grał pod nimi, ale wszystkie momenty, które u nich były pod naszą bramką, szły przez niego, także jest to zawodnik, na którego trzeba zwrócić uwagę. Ja chciałem się zapytać o Brazylijczyka Dodo, bo o nim się też mówi, że to jest zawodnik, który może zaraz trafić do czołowego europejskiego klubu i jak tego postrzegasz jako piłkarza?
No, jest przypisany do pozycji prawego obrońcy, ale gra jak skrzydłowy bardziej, bo tam Marlos zazwyczaj gra przed nim, który schodzi na lewą nogę do środka, stoi w środku pola bardziej. A Dodo jest raczej tylko w ofensywie, bo w defensywie ma duże problemy jednak. Nie? Ale myślisz, że to jest właśnie zawodnik, który może zaraz trafić? No, do największych, do największych klubów tak, no bo oni tam raczej grają z piłką cały czas i atakują. To w takim grze się sprawdza, no ale jak już ma... Trzeba się nisko bronić. No, no to już jest troszkę gorzej. Jesteś także w momencie, w którym pracujesz z trenerem, z jakim chyba jeszcze nigdy nie pracowałeś. Mircea Lucescu, no to jest absolutnie takie topowe nazwisko, jeśli chodzi nawet o ten europejski rynek, i trener niezwykle doświadczony. Zrobił na tobie wrażenie jako gość, który ma swój pomysł na futbol? No oczywiście. Ja mam... No miałem kilku trenerów w swojej przygodzie, karierze. Wiadomo, że ja nie powiem, że ktoś był zły, nie bardzo, że nie wiem. Wiadomo, każdy trener ma swoją filozofię, no ale trener Lucescu jeszcze ma to coś dodatkowego, taką charyzmę. Charyzma, tak, a tego się, no wiesz, no, ciężko tego to, nie kupisz, ciężko, tego się nie nauczysz ciężko, w szkole. Ciężko. Nie każdy najlepszy zawodnik na świecie, który później jest trenerem, ma to od razu, ale widać, że no, trener Mister Lucescu, jak go nazywają, grał w piłkę też na najwyższym poziomie, no w Rumunii grał w kadrze, więc jeszcze powiem, mam ciekawostkę, mamy trening, tam przerzuty, coś tam nam nie wychodziło, lewy, ktoś tam z lewej strony mógł przyjąć piłki i trener się wkurzył, mówi, dawaj przerzut. 75 lat ma, nie? Pum, przyjął, zagrał. 40-metrowy cross do niego poszedł, rozumiecie to? I naprawdę, no, jeśli chodzi o wiedzę, jego doświadczenie, no to możemy tylko czerpać. Ja już sobie zeszycik też robię. Naprawdę? Treningi sobie zapisuję. Zapisujesz sobie? Ale to zapisujesz dlatego, że on cię inspiruje? Czy myślisz jednak troszeczkę o tym, a może w przyszłości? No wiadomo, jest coś w tej głowie. No, nie chciałbym odchodzić od piłki po karierze, bo myślę, że też mam już swoje doświadczenie i myślę, że jeszcze będę grał ileś tam lat, nie powiem ile, bo nigdy tego nie wiemy, ale jest w głowie, że coś będę robił w piłce, tak? A takie coś, że teraz doświadczam tego, to nigdy nie będę tego miał na jakimś stażu, gdzie nie przyjadę, bo wiem, jak się sam czuję, jak trenuję u niego. Otóż to... I jak drużyna funkcjonuje, to jest przede wszystkim. No właśnie. Ewenement, bo jeśli porównamy to do przeszłego, tamtego sezonu, no poprzedniego, to u nas nie zrobili żadnych transferów, a drużyna gra... O niebo lepiej. O niebo lepiej. I ty widzisz, właśnie i widzisz jakby co się przekłada na co u niego? W sensie, nie wiem, które decyzje albo jeśli które zajęcia treningowe przekładają się na co ja na boisku, bo jesteś to w stanie teraz te puzzle poukładać? Nie ma przypadkowych rzeczy w ogóle. Tak? No. Nie ma tak, że ma ta piłka, graj ta? Nie. Nie. Ja w ogóle tak sobie pomyślałem, że teraz dopiero wiem, co ma trener do drużyny. Kiedyś myślałem, że no jak to jest, że ci piłkarze nie grają, nie? No ale kurde, ten trener potrafi jednak to poustawiać tak, że z niczego zrobi miód. Czy on widzi coś, czego ty nie widzisz i pokazał ci coś, czego nie widzisz i pomyślałeś sobie, wow. No tak wow to może nie, ale że kurde, no coś, że to jednak prawda, że to jest to. No, no takie małe rzeczy, no dużo detali jest naprawdę, z małych detali zawsze nam powtarza, że ta wygrana nie będzie ważna, jak nie wygram w następnym meczu. Okay. To jest jego taki... Jakby... To jest trik psychologiczny tak, od razu. Tak. A powiedz, czy on duży nacisk kładzie na zajęcia z piłką, czy na przykład dużo też analizuje rywala, tak, z kim zagracie? No, ja myślę, że on tylko ogląda przeciwników, tak się śmiejemy, no bo tak. Wie wszystko. Gramy na przykład z małą drużyną z Ukrainy, no to on ci powie, kto na jakiej pozycji gra, ile ma wzrostu i waga, jaka wszystko wie. Serio? I przed każdym meczem mamy rozpisany skład ich, no i stoi trener Lucescu i opowiada o każdym zawodniku, jak to gra. Ale widzisz, to jest ciekawe, bo często ci trenerzy wiekowi zrzucają to na karb swoich asystentów, prawda? Nie, on wszystko prowadzi. A to trochę przypomina Marcelo Bielsa, który świetnie zna swoich przeciwników, a z kolei w Hiszpanii jest taki trener Diego Martinez, który mówi, że zawsze ogląda 7 ostatnich meczów swojego najbliższego przeciwnika. Myślę, że Lucescu... Kilkanaście ogląda na pewno. Mieszka mister Lucescu na bazie, tam ma swój taki jakby apartament i tam ma gabinet. Byłem tam, to też ma taki duży już telewizor. Cały czas. Wszystko jest rozpisane i tablica, wszystko tam jest. Nieprawdopodobne, że w takim wieku można mieć taką motywację do pracy. No nie, no, to on ma tyle energii, ja bym chciał być takim człowiekiem w jego wieku. Że ale to też jest dobry trik psychologiczny, bo jak widzisz, że kurde, ten gość ma 75 lat i jemu się chce, a mi się nie chce. No żyje meczem, on zna 7 języków czy 6. I to wiesz, cały czas potrafi się nimi posługiwać, nie to, że to co no tak, robić. Ja na przykład gram blisko linii i ja się z nim
komunikuję po angielsku. Okej. Okay. Żeby... A więc jedna! Jest jedna. A po angielsku, nie po rosyjsku. No bo no trener... Właśnie po rosyjsku ja słyszałem, że on nie mówi wcale tak dobrze. Znaczy, no nie mówi, myślę, że wszystko rozumie, no. Ale no nie mówi tak dobrze. Okej, okay. To też słyszałem, mimo że pracował tam wiele mówi, lat. Ale no... Płynnie mówisz po angielsku. Na prośbę Pablo Sousy mówi z tobą po angielsku. Miał na dysku miejsce tylko na 7 języków i ten... No, ale nie, no na przykład on tam jest od prawa, tu mówi coś po rumuńsku, jest tłumacz z nim, okay. Tłumacz na rosyjski od razu, ale tam do Gersona po francusku zaczyna mówić, nie? Okay. Po portugalsku może też mówi, mm-hmm. I po hiszpańsku do Depeny, tu tak, tak jest. I później śmiejemy się, bo ten tłumacz tak stoi, bo na przykład... Dalej mówi prawie po francusku, nie? Bo mówisz, przeszedł z rumuńskiego na francuski. Zapomniał się przełożyć. Tak, tak. Ja tak podbiegam do linii, właśnie miałem powiedzieć. I mówię, że coś tam tu, a on mówi, a on mi nagle po francusku powiada. Ja mówię, Mister, but English or French, or Russian, please. Jak dwóch zawodników Dynama trafiło do Warszawy, Artem Szabanow i Nazar Rusyn, jak możesz ich scharakteryzować też ze swojej perspektywy, z czasu spędzonego tutaj w Dynamie? Jeśli chodzi o Artioma, to no, solidny obrońca, taki szybki, silny, dobrze gra lewą nogą, lewonożny przede wszystkim, gdzie właśnie mało jest. Jak w ogóle zawodniku lewonożnych, to środkowych obrońców czy lewych obrońców jest mało takich. Myślę, że po jego przyjściu do Legii zaczęli grać też trójką z tyłu, tak? No i przed jego przyjściem jakoś tam jeden mecz. Naprawdę dobrze wyglądał w Legii. Trochę tam w Pucharze Polskim nie poszło. No tak, z Piastem Gliwice. No ale to każdemu się zdarza po prostu. No zorientowany jesteś. No, coś tam oglądasz. No, ja, ty mam dobry kolega, no nie, że Legię oglądam, że zaraz będzie znowu, tak, że, że najlepszy klub w Polsce powiedziałem, więc nie, dobra, sprostujmy tę sprawę, jak mamy teraz możliwość. Spytali się mnie, co sądzę o Legii, ja mówię, że jest to jeden z najlepszych klubów w Polsce, ostatnimi czasy, możesz sobie wbić Google, ile wygrali mistrzostw Polski w ostatnim czasie i... Wtedy sobie odpowiedź, czy warto iść do tego klubu, do Polski akurat. No. Bo to było wyciągnięte z wypowiedzi Szabanowa chyba, tak? Tak, tak, no. Okay. Po jego przyjeździe do Warszawy. Okay. Tak, tak. A jeśli chodzi o Rusina, no to no, młody zawodnik ma potencjał szybkościowo naprawdę duży, który może się przydać takiej jakby zadaniowej gry, jeśli ja by chciała grać niżej gdzieś, nie wiem, w europejskich pucharach czy coś. Mm-hmm. Na kontrę na bardziej, kontrę tak żeby bardziej, na prostu padną piłkę, tak, gdzieś tak, wyjść tak. Za obrońców. A oni nie mieli szans tutaj w Dynamie już się, raczej jeżeli chodzi o granie? No ciężko, ciężko. Artiom zagrał z Barceloną notabene na Camp Nou, naprawdę dobre spotkanie, bo asystował też przy bramce. W tamtym sezonie, jak jeszcze nie było Mistrza Luczesku, to grał większość spotkań, teraz już trochę mniej, no potrzebował jakby praktyki, żeby co tydzień grać. Mhm. Myślę, że też myśli o Euro, że może będzie szansa, żeby pojechał. Nie wiem, zobaczymy. Ziela Poznań mieliśmy 8 lat. Tu zawsze jest... No bo Ziela brat, starszy Paweł, grał w Zielonej Górze. Mój tata był jego trenerem i Zielu przyjeżdżał czasami do brata. No i tam się już widzieliśmy i turniej graliśmy razem jeden, w jednej drużynie. I widziałeś od razu, że to jest mega zawodnik? Wiesz co, już młodzież, bo my graliśmy te kadry, kadra Lubuskiego, no kadra Dolnośląskiego cały czas, nie? No to jak on z lewej i prawej se grał, to mamy jeszcze takie mokosy byliśmy wszyscy. A przy tym on wtedy, tak mi się przynajmniej wydaje, był jeszcze bardziej pewnie postrzegany jako nieśmiały. Ale nie jest nieśmiały. No właśnie o tym chcę powiedzieć, bo to jest coś, o czym ludzie nie wiedzą. Zielek to jest nawet taki czasem FIFA Rafa. Tak, tak, otwarty. I tutaj pożartuje i to się szpileczkę wbije. A on ma taki wizerunek, Piotruś nic nie mówi. A właściwie Piotruś w ogóle, no nie, to jest Zielu. No wiesz, czasem tak jest, no Krzysiek Mączyński zawsze jest Krzysiem na przykład. Krzysiu, no nikt nie mówi do niego inaczej. No, jest tak. Tak. Są, no. U nas jest nie Wlad, tylko Wladik. Wladik, no. A wiesz, tu w futraku zawsze jest kącik Piotra Zielińskiego. No też, mamy nawet zapiszcie mnie też. Tak. No to dobra, no kącik Piotra Zielińskiego, to w takim razie musisz opowiedzieć jakąś historię o Piotrze Zielińskim. No dobra, młodzieżówka tam, nie wiem, czy już 16, czy 17, już nie wiem, bo tyle tego było. Strzelamy sobie rzuty wolne po treningu, nie? Piotruś podchodzi z prawej, bum, po widłach. Podchodzi z lewej, bum, po widłach. I się go pytamy, ty jesteś prawo czy lewonożny? On mówi, że nie wie. Jak Dembele. Tak. I nawet kiedyś się chyba mamy pytał, przed jakimś rzutem karnym, czy ma strzelać prawą czy lewą nogą. No Piotrek tak bardzo związany z mamą jest, powiem, tam, że po meczach dzwonił do mamy też zawsze. Nie masz takiego poczucia, że w Polsce się źle Ziela postrzega, bo
to nie jest gość o takim charakterze, jakby niektórzy chcieli. Znaczy, on nie ma właśnie tej, powiedzmy, nawet wrodzonej charyzmy, czy chęcia bycia liderem takim, w sensie, wiesz, nawet pozabojskowym. No, to jest gość, który, ja mam takie poczucie. No nie każdy to ma. No właśnie, no. O to chodzi. Nie każdy to ma, ale też nie możemy od każdego tego wymagać. Może trochę za bardzo oczekują czegoś takiego niego, nie? Wiadomo, że chcą, żeby grał jak najlepiej. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że ma być Messim i z drugiej strony Gattuso. Wiesz, o co chodzi? No, no. Nie na dziele raczej tak... On ma grać dobrze w piłkę. No tak, no. Ale wiesz, ty akurat to masz, nawet Łukasz Trałka tutaj siedząc mówił, że ty jak wchodziłeś do Lecha, to on od razu w tobie widział, że masz te zdolności przywódcze i gdzieś nawet sam tobie mówił, żebyś ty zabierał głos i gdzieś był ważną postacią w szatni. No nie, to samo z ciebie wychodzi takie, wiesz, no. Jak, no ja też jestem taki, że jak coś myślę, to raczej to mówię. Nie trzymam sobie za bardzo. Tutaj czasami też... to jest na plus, czasami na minus, no. Suma summarum to jest bardzo dobra cecha, ale ciekawi mnie, czy tutaj na przykład w szatni Dynama masz tak, że zabierzesz głos, no, wiem, przed meczem wiadomo. Kogoś... Nie, u nas tak... No dawaj, drużyna. No wiadomo, że tam jest, no gadamy przed meczem, no to no, nie mam problemu z tym. No. Na początku, jak przychodziłem, wiadomo, jeszcze Jarmolenko był, no to no, co ja mogłem wtedy powiedzieć. No. A od niego biła taka charyzma właśnie? No, nie, no widzisz, tak? Taki lider był, taki typowy, nie? No to jest akurat cecha, która a to był raczej... typ takiego pracusia na treningach, czy właśnie... No nie, no on się kiwał, przecież tak, no taki on wyższy, 1,90 m, coś, wysoki, ale się kiwał tak, że naprawdę mega, i lewa noga, i co strzał miał wykończenie, dobre załanie. No trochę za krótkie są te odcinki, wiesz, jak tak ja oglądam. Tak, tak? A widzisz, bo czasami się boimy, że za długie na przykład, no. Nie? A mnie to ciekawi, tak? No ja wam mówię, jak mam, jestem na tej bazie, sobie oglądam wszystko. Tak, tylko... No wiesz, bo nie każdy tylko... jest na tej bazie. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Ja sobie, wiecie, co ja oglądam, nawet skróty. Pierwsza Liga Polska, no. Druga Liga Bramki, wszystko widzę. A to jest fajny wątek właśnie, no to się zresztą nagrywa, no bo masz no włączy na piłka, nie? Robi. No. I wszystkie oglądam. Ty wszystkie oglądasz, tak? Pierwsza liga, druga liga? No ja mam dużo kolegów też, wiesz, tak? Po pierwszej, drugiej. A zorientowany jesteś tak na przykład, kto jest liderem... No Górnik Polkowice, GKS Katowice chyba są najwyżej w drugiej lidze. Tak, tak. No, tak. My tak właśnie jak jesteśmy w trasie zawsze... No Lecha 2 też patrzę, nie? Oglądasz całe mecze? Nie, dziec. Kiedyś jak jeszcze... Jak już byłem w pierwszej drużynie i tam w rezerwach kumple grali, to oglądałem. A pierwsza, druga liga, tak widzę, kto strzela. Widzę, wie, Marcin Robak, też mój kumpel Morzu. Oglądam, no nie oglądam meczów. Czasami się mi się zdarzało nawet oglądać, sorry. Jak już byłem na tej bazie i czasami tam był mecz, bo akurat widzę transmitował też na YouTubie chyba mecze. Tak. Nie jestem fanem Widzewa, żeby nie było. Po prostu Morzu tam grał i Wojtek Pawłowski na bramce. Ale to się trzeba pilnować, nie? Bo ale wiadomo, jakie są relacje kibicowskie, ale mam kolegów w tych klubach, to oglądałem. Zresztą właśnie to jest tak, że później się kibicuje kolegom po prostu. No tak, nie kibicuje tak, się no. Poszczególnym ja klubom. Ja nie patrzę tam, kto gra w jakim klubie, tylko gdzieś tam kumpel jakiś gra. Sytuacja jest dziwna dla ciebie i niezręczna, bo rzeczywiście po tylu latach... No ja przecież tak, mecz, jest dzień meczu reprezentacji, no właśnie, ja kurde, nie wiem, w pokoju coś tam sprzątam i tak sobie mówię, no kurde, co ja robię tu, nie? W Kijowie w tym momencie. Tak. A oglądałeś ten mecz? No, oczywiście. No. I to mnie ciekawi, no bo w sumie to no jest takie... No co cię ciekawi? No, no doświadczenie takie, wiesz, sam go oglądałeś, nie wiem... Jak to jest być widzem? No jak to jest być widzem, że nie wiem, oglądasz w telewizji, bo w ogóle w telewizji się inaczej ogląda mecze też. Nawet jak jesteś w kadrze, ale jesteś na trybkach, no to masz jakby inną perspektywę, nie? Tak siedzisz w telewizji, nie wiem, pijesz piwko. No nie, piwka nie było. Bezalkoholowe. No. I co? Jak są sytuacje takie podbramkowe, to się emocjonujesz, czy tak na spokojnie oglądasz? Bo to wiesz, każdy ma inaczej, nie? Nie, są różne. Tak? No, przeżywałem trochę. No. Muszę, że później wiesz, wyrównanie na 2-2. Jeszcze... Fajnie Józiu, nie? Wszedł. Tak, no. Tak. Rozruszał tą... To życzymy ci, żebyś miał jak najmniej takich doświadczeń. Żeby to było ostatni raz po prostu, kiedy musisz oglądać ten mecz. Panie Sąsa, żeby to było pierwszy i ostatni raz. Dziękuję bardzo, Tomasz Kędziora. Dzięki, Kędzi. W Kijowie mamy do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi. Kuba Polkowski jest wysoki. Normalnie też jestem wysoki, tylko teraz jestem wyższy o głowę od wiśni. Teraz jestem bardzo wysoki. Nie bardzo wysoki, ale dobrze zbudowany jest nasz gość Tomek Kędziora, który po raz pierwszy musiał obejrzeć mecz jako kibic i to w domu reprezentacji Polski. Nie było to uczucie przyjemne, a nam wypada zaapelować chyba do Paulo Sousy, żeby już nie stawiał chłopaka w takiej więc sytuacji. Nie robił takich numerów, tak? To była pierwsza przerwa tak naprawdę Tomka Kędziora, jeżeli chodzi o powołanie na reprezentację od wielu, wielu lat, bo on zawsze jeździł też na młodzieżówki. Każdy, od U15, więc to jest dziwne dla niego doświadczenie. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie taką ochotę i cóż, i wyczekujcie kolejnych odcinków z Ukrainy, bo te niedługo już wjadą na futrach.